Panie Marszałku, Wysoka Izbo, podpisanie układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Gruzją to niewątpliwie nowy etap we współpracy geopolitycznej i ekonomicznej między państwami Unii Europejskiej, w tym Polski i Gruzji. Nikt w Polsce i Europie nie ma wątpliwości, że bezpieczna, demokratyczna i silniejsza gospodarczo Gruzja to również bezpieczniejsza Polska i Unia. Nie możemy zapomnieć o tym, co działo się w Gruzji jeszcze w 2008 roku i wciąż bacznie przyglądamy się i tej historii, i temu, co dzieje się w Gruzji obecnie. Ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że Gruzja, stając na rozdrożu, wybrała Unię Europejską jako partnera silnego i stabilnego. I też trzeba sobie powiedzieć jasno, że alternatywą dla tego wyboru była współpraca z grupą państw skupionych wokół Federacji Rosyjskiej. Porozumienie Gruzji z Unią Europejską ma na celu integrację gospodarczą Gruzji z państwami wspólnoty poprzez zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy jego stronami, a także poprzez zbliżenie regulacji w sferze gospodarki i handlu. Poprzez układ Gruzja ma uzyskać lepszy dostęp do unijnego rynku dla swoich towarów i oczywiście odwrotnie, Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej, lepszy dostęp do rynku gruzińskiego. Ponadto układ ma znaczenie systemowe w relacjach gospodarczo-handlowych, ponieważ, zresztą tak jak mówił pan poseł sprawozdawca, trochę wyznacza szlak dla dalszych reform w polityce, również tej polityce handlowej Gruzji. Ogólne cele stowarzyszenia ukierunkowane są na promowanie stopniowego zbliżania się Unii Europejskiej i Gruzji w oparciu o wspólne wartości, zapewnianie pogłębionego dialogu politycznego, promowanie, zachowanie i wzmacnianie pokoju i stabilizacji zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym. Podpisanie tej umowy to tak naprawdę taka bardzo jasna gruzińska deklaracja. Chcemy się rozwijać, chcemy być bezpieczni, chcemy zapewnić lepsze życie obywatelom Gruzji i ten kierunek niezwykle cieszy, zważywszy na fakt, że Gruzja zobowiązuje się podjąć trud wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych, których skutkiem ma być chociażby skuteczniejsza walka z korupcją, chociaż i tak w tej mierze w ostatnich latach w Gruzji zrobiono naprawdę, naprawdę wiele. Konkludując, dziś zarówno w ramach polskiej racji stanu, jak i w interesie Gruzji oraz w interesie Unii Europejskiej leży zbliżenie Gruzji do zachodnich standardów i wdrażanie kolejnych reform. Dlatego Klub Platformy Obywatelskiej w pełni popiera ratyfikację tejże umowy. Dziękuję bardzo.